Tak więc stało się. Studium tramwajów wzdłuż Modlińskiej jest gotowe. I wiemy, jak będzie wyglądać nowa pętla tramwajowa rzeń FSO. Nowa pętla tramwajowa Pochocińska, czy pętla tramwajowa w odnodze do PKP Żyrań. Oraz wiemy też coś trochę więcej o terminach i o tym, że inwestycja opóźniła się o kilka lat. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie dokładnie to sobie wszystko przeanalizujemy. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Modlińska. Witam Was tutaj, Czesi Czemek z Noż. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Tramwaj, kierunek Modlińska. W dzisiejszym filmie dokładnie przeanalizujemy nowe studium, powiem trochę więcej o datach, terminach, o tym, co teraz będzie się działo z tąże inwestycją. No i dokładnie zetkniemy sobie, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Choć jeszcze samego projektu nie mamy, to mamy studium i dzięki któremu będziemy wiedzieć mniej więcej, jak ta inwestycja powstanie. I zetknijmy sobie w sumie na to, jakie są główne założenia. Trasa tramwajowa będzie łączyć oczywiście Żyrań FSO z aktualną trasą tramwajową na Białęce w kierunku Winnicy. Inwestycja połączy się w taki sposób, aby tramwaje zarówno z Żyrania FSO mogły pojechać w kierunku pętli Winnica, jak również w kierunku metra Młociny. Co ważne, będzie również odnoga w kierunku PKP Żyrań. No i tak, będzie parę przystanków, niedużo. Są trzy etapy, czyli jest fazowanie tejże inwestycji, więc już wiemy, że jeżeli będą jakieś szczątkowe finanse, to będzie to etapami robione. O finansach też powiem na sam koniec. Natomiast tak, po pierwsze i najważniejszy odcinek, który ma tutaj powstać, jak widzicie, to jest od Żyrań FSO z utrzymaniem pętli tramwajowej i autobusowej. Dalej prosto, już rezerwą tutaj jest, ze starymi wiaduktami i mostami nad kanałem żeleńskim, następnie przystanek Konwaliowa z możliwością specjalnego przystanku w tym miejscu w ramach rezerwy, z pętlą nową tramwajową Pochocińska, z tymczasową pętlą tramwajową dwukierunkową, następnie przystanek Familijna, Płużnicka, no i dalej wjazd już na starą trasę, czyli albo w Stare Świdy, albo w Śleniowitu w kierunku Winnicy. Jest oczywiście odnoga w kierunku PKP Żerań, na której przystanek Wartka, jak i również dalej do PKP Żyrań z możliwością dalej przedłużenia linii tramwajowej bezpośrednio tutaj, dalej na Marowiską w kierunku Kupieckiej i w przyszłości oczywiście z Kupieckiej prawdopodobnie z nowym wiaduktem w tym miejscu przez Marowiską wjazdem bezpośrednio na Annopol, o czym powiem też za chwilę, bo są oczywiście plany, by w końcu połączyć Annopol od drugiej strony jakoś z Białęką. To jest inwestycja tramwaju na Białęce, ale nie jest to oczywiście tramwaj na Zieloną Białękę. Tramwaj na Zieloną Białękę ma powstać zupełnie gdzie indziej. O, tutaj ma powstać do Gdzicka tramwaj na Zieloną Białękę. Mniej więcej tu się ma kończyć. Więc jak widzicie, tramwaj na Zieloną Białękę to jest w ogóle inna klasa. On też jest kosztowny, drogi, ale jest jeszcze inaczej realizowany i tam są inne problemy. Jak widzicie, to jest długa inwestycja. Sam tramwaj wzdłuż Modlińskiej z różnymi odnogami ma kosztować mniej więcej 700 milionów złotych, czyli wstarczając w całość, to jest dosyć kosztowną inwestycją. W sumie zetknijmy sobie dokładnie, jak to będzie wyglądać, już przejrzeliśmy to dokładnie, to zetknijmy sobie na projekty. No i tak, najważniejsze, co jest już ustalone i co wiemy. Nowa pętla tramwajowa Żyrań FSO będzie. Będzie cały czas pętla tramwajowa, jak również będzie autobusowa i tramwaj pojedzie dalej prosto, zamiast omijać całego węzła z trasą S8. To jest dobra nowina, bo pierwotnie tramwaj miał jechać, tak jak to był wjazd od ulicy Jagiellońskiej, objeżdżać całość, tutaj są wiadukty, więc w tym miejscu by tramwaj przyjechał i następnie w tym miejscu wjechałby ponownie Modlińską. Czemu to jest dobra nowina, że tak się to zmieniło? Bo tramwaj jedzie po pierwsze szybciej, bezpośrednio, prosto, jak również nie jest daleko od samego węzła przystankowego autobusowego w tym miejscu, bo tutaj są przystanki i na wiadukcie, i pod wiaduktem, i po prostu możecie wygodnie przesiąść. Co ważne, inwestycja też jest tak zrealizowana, że tutaj mamy przystanki tramwajowe, tu jest pętla autobusowa, a nowa stacja metra Żerań, która ma powstać w tym miejscu, będzie na spokojnie mogła być zrealizowana. O, właśnie w tym miejscu jest rezerwa pod tą stację metra. Zresztą to nie jedyna stacja metra, o której dzisiaj będę mówić, to będzie stacja M2. Także połączenie z tą stacją jakieś tutaj będzie mniej więcej zachowane. No i tak, po pierwsze, co mamy zmiany a propos starej pętli? No, na starej pętli mieliśmy 3 tory. Teraz będzie zupełnie inaczej. 3 tory odstawcze tramwajów.
z trzema piorunami oraz oczywiście żeberko. Teraz nie będzie ani żeberka, ani trzech torów, będzie właściwie jeden tor postojowy i jeden wjazd na trasę. Jak możemy to zaobserwować, ogólnie bardzo brakuje mi w tym miejscu żeberka, nawet jakiegokolwiek, nawet na załuku, gdziekolwiek by wstawili, ale by się przydało, bo aktualnie tylko i wyłącznie będzie jeden tor odstawczy na góra dwa tramwaje, ale jednej linii, co jest według mnie minusem i tak to nie powinno być wyglądać, no ale wiem, że to jest mało miejsca, ale chociaż żeberko by tutaj się przydało gdzieś schować. Żeberko, dla osób, które nie wiedzą, to jest tor bez przystanku tramwajowego, taki po prostu krótki. Tak mniej więcej to wygląda. Natomiast same przystanki pozostają. Będzie jeden przystanek, dwa przystanki przelotowe w kierunku Winnicy, jak i również w kierunku Pragi z tej strony. No i wjazd na pętę tramwajową, coś ciekawe, jest przed samym węzłem, bo tutaj jest ogólnie ruch później w drugą stronę. Co ciekawe, sama budowa pętli tramwajowej nie jest aż tak bardzo kolizyjna z całą nową infrastrukturą, ale dalsza trasa tramwaju na Białękę jest już. Znaczy, dalsza trasa tramwajowa wzdłuż Modlińskiej jest dosyć mocno, bo po pierwsze pętla autobusowa została całkowicie zmieniona. Stare przejście podziemne, które aktualnie w tym miejscu jest z jazdem z trasy S8 w Jagiellońską, będzie całkowicie zlikwidowane, jak również droga w tym miejscu. Pierwotnie samochody, zresztą możecie to zobaczyć tutaj, przybliżmy sobie, jak to wygląda aktualnie. Aktualnie, proszę bardzo, mamy tutaj trzy tory. A, to przesadziłem z tym żeberkiem. No ale są trzy tory, tak? Na spokojnie widzimy, że to jest raz, dwa, trzy tory. Na spokojnie, tramwaje mogą tutaj wjechać. No i co ważne, w tym miejscu jest aktualnie zjazd z trasy S8, no i wjazd w Jagiellońską. Jest też wjazd stąd bezpośrednio na pętlę autobusową i na pętlę autobusową też jest wjazd z ulicy Modlińskiej, więc na spokojnie można właściwie z każdego kierunku ten autobus tutaj wprowadzić. Tak to wygląda aktualnie. Widzicie, przyjrzyjcie, tu jest te przejście podziemne. Natomiast w nowej koncepcji to całkowicie się zmienia nie do poznania, bo po pierwsze, przejścia podziemne ogólnie wszystkie są likwidowane na trasie, które są w okolicy, więc przejście podziemne, czy tutaj w tym miejscu, tutaj jest już stanie używane pod wjazdem do pętli autobusowej, czy tutaj pod, znaczy to przejście jest aktualnie używane do pętli tramwajowej, one obydwa są likwidowane, wszędzie przejścia naziemne dla pieszych, natomiast tutaj, co ważne, musi być oczywiście utrzymany zjazd, dlatego tramwaj warszawski musiałby wybudować nowy zjazd z trasy S8. Nowy wiadukt, dosyć długi, tu by był prowadzony dookoła całej pętli autobusowej, następnie na płasko tutaj wzdłuż Jagiellońskiej, a właściwie jeszcze Modlińskiej, by po prostu zjeżdżał i włączał się do ruchu. Całkiem ciekawa nowa koncepcja, dalej oczywiście by się znajdował przystanek autobusowy w tym samym mniej więcej miejscu, gdzie teraz. Czyli zupełnie nowy wiadukt. Wjazdy na pętlę też są zmienione, bo pętla będzie teraz tylko i wyłącznie na zjazdy z trasy S8 i to tylko i wyłącznie na zjazdy z trasy S8, jadąc od strony wschodniej. Nie będzie możliwości z żadnej z innej strony wjechać na pętlę autobusową, bo z tej strony też po prostu nie ma wjazdu na pętlę autobusową. Tutaj są tory, tramwajowe jest wiadukt i tylko i wyłącznie jest możliwość przejścia dla pieszych, jak i również trasy tramwajowej, czy trasy rowerowej. Jest to pozytywne zmiana według mnie, bo dzięki temu pętla autobusowa będzie tylko i wyłącznie dla autobusów dojeżdżających dalej z dalszej strony, na przykład z Zielonej Białęki, czy z innej części, na przykład Dudna. To jest pozytywna zmiana, a wszystkie autobusy 700 z Legionowa już faktycznie, tak jak to jest w planie, będą dojeżdżać na Winnicę bądź do nowego węzła, który będzie znajdować się przy Pochocińskiej. Więc w sumie to jest dosyć dobre podejście. Wyjazd z pętli oczywiście jest w ten sam wjazd, tylko i wyłącznie tutaj stąd się wjeżdża i dalej w trasę S8, tutaj się jedzie tunelem, wyjeżdża się na przystanki w tymże miejscu. Więc to mniej więcej wygląda w ten sposób. Co ciekawe, pętla autobusowa się oczywiście mocno zmniejsza, dlatego że też mniej autobusów będzie mogło wjechać, biorąc pod uwagę opcje. No, znając życie, tutaj maksymalnie 2-3, już góra 4 linie by się zmieściły, ale to oczywiście krótkie. No i pętla autobusowa jest mocno zmieniona, zmniejszona, więc w tych miejscach po prostu by powstały nowe parki i nowe tereny zielone. Co ciekawe, nie widzę tutaj zbytnio, czy to jest chyba ekspedycja, z tego mi się co wydaje, czekajcie, zetknijmy sobie. Tak, tu jest ten bar, no to tak powiedzmy, że to jest ekspedycja, by tutaj pozostała, więc na spokojnie można było dojść. Tak samo ekspedycja tramwaju warszawskich, które tutaj się znajduje, też właściwie pozostaje bez zmian, dokładnie w tym samym miejscu. No to chyba faktycznie to jest pozytywna zmiana, że nie muszą tych budynków ruszać, więc można na spokojnie demontować. Dobrze, ale dojdźmy już faktycznie do tramwaju wzdłuż Modlińskiej. Dalej tramwaj wzdłuż Modlińskiej wjeżdża do tunelu. Tak, nie przysłyszeliście się. Tramwaje nie tylko i wyłącznie chcą budować tramwaje w tunelu, czy tramwaje wykopie na Kasprzaka, czy pod Warszawą Zachodnią, również tutaj chcą pójść z koncepcją przyszłości i tramwaj pojedzie tutaj dołem. Dlaczego?
No bo tutaj jest wjazd bezpośrednio na S8 w kierunku mostu, kiedy również właśnie w kierunku wschodnim. I tutaj jest wjazd na wiadukt. Tutaj aktualnie jest tylko taki lekki nasyp, na którym się znajduje droga. I tu nie ma zbytnio możliwości bez dużej kosztownej inwestycji przebudowy całego węzła, żeby to inaczej wprowadzić. Dlatego też tramwaje po prostu się przekopem pod tym. Oczywiście w jakiś ciekawy sposób, dzięki czemu będą mogły tramwaj po prostu przekać. Przy okazji tunel też jest przeciągnięty kawałek dalej, więc bezpośrednio wjazd do straży pożarnej będzie bez przejeżdżania przez stanowiska tramwajowe, co jest oczywiście na duży plus. To ciekawe, co ważne warto powiedzieć, to jest to, że tutaj fundamenty musiałyby iść podpora aktualnie od wiaduktu, który tutaj się znajduje, przepraszam, wiadukt, który się wjeżdża na trasę S8, musiałby być całkowicie zdemontowany w tym miejscu, wyburzony i postawiony na nowo, bo same podpory i fundamenty tych podpór musiałby się znajdować w konstrukcji nowego tunelu. Tam by była ustawiona tymczasowa podpora, więc najprawdopodobniej nie byłoby potrzeby zamykania tego wiaduktu, chociaż nie wiem, to oczywiście budowa to jest, wiecie, dosyć duża przyszłość, biorąc pod uwagę, że inwestycja się zakończy już po 2032 roku jakoś. Idziemy dalej. Trasa tramwajowa wyjeżdża z tunelu. No i następnie tutaj przy niedaleko galerii handlowej, a właściwie centrum handlowego, które tam się znajduje, nie ma żadnych przystanków tramwajowych. Przystanki tramwajowe są przy FSO i następnie już wszystko jedzie dalej prosto. Mamy ścieżkę rowerową trochę przebudowaną w związku z tym, że oczywiście tutaj się pojawia trasa tramwajowa. No i ogólnie przystanków nie mamy zbyt dużo na tej trasie. Oczywiście jest możliwość w tym miejscu wybudowania specjalnego przystanku tramwajowego Kanał Żydański, ale to jest tylko i wyłącznie rezerwa z możliwością przejść. Takich rezerwów mamy coraz to więcej, czy na tramwaju do Wilanowa, czy właśnie w tym miejscu. Jeżeli te tereny się zurbanizują, to w tym miejscu mogą powstać przystanki tramwajowe. Jedną z takich rezerw, która została zrealizowana, jest przystanek Średnia Witów obok Galerii Północnej. Co oczywiście, ten przystanek jest dosyć mocno oblegany przez ludzi. Nie dziwię się, bo sam z niego często korzystam głównie po to, żeby pójść do galerii. Więc faktycznie tak to wygląda, no i w tym miejscu właśnie taki przystanek mógłby powstać. Dlatego już gdyby powstał, cała infrastruktura tutaj będzie tak ustawiona, żeby tylko i wyłącznie trzeba było wybudować perony przystankowe. A jak te tereny mogą być zurbanizowane? Tu mamy mniej więcej koncepcję urbanistyczną właśnie tych terenów. Jak widzicie, całkiem ładnie tutaj mogłoby się to zmienić faktycznie, żeby tutaj coś się działo. Aktualnie tutaj mamy oczywiście prąd. Natomiast tutaj, no tutaj mogłoby to się zmienić dosyć mocno. Zdechnijmy sobie, jak to wygląda teraz. Tutaj, znaczy prąd. Elektrociepłownia w tym miejscu jest. Żereń. A następnie tu są duże tereny nieużytkowe. Tu się właściwie nic nie dzieje. Oczywiście jest tutaj cała część kolejowa do elektrociepłowni. Natomiast dalej to wszystko. Tu miał powstać park, o którym jest cicho. Ciekawe czemu. A tu mamy całe tereny, które można byłoby jakoś ładnie zurbanizować. Jakieś porty, budynki. Tylko oczywiście tutaj nie ma dojazdu, więc to jest jeden z problemów takiego sensownego. Ale gdy powstał tutaj tramwaj i tu byłby przystanek tramwaj, o którym właśnie mówiłem, to można byłoby jakoś ciekawie to zrobić. Co ważne i co chciałem podkreślić, to jest to, że tutaj tramwaj, który powstaje już wzdłuż Modlińskiej, on jest gotowy. Wiadukty w tym miejscu są gotowe, były sprawdzane, nie trzeba ich ponownie budować. One były budowane w ramach przebudowy Modlińskiej w tym miejscu. Nowe powstały wiadukty i mosty nad Kanałem Żydańskim. I zostało to tak zrealizowane, aby rezerwa pod tramwaj była już wybudowana. W skrócie, te wiadukty tam już są. Zresztą możecie to zobaczyć teraz na ujęciach. Przechodzimy dalej. I sobie tutaj właśnie mamy ten wiadukt, znaczy ten most. Tutaj ten wiadukt był pierwszy w tym miejscu. No i przystanki autobusowe tutaj mniej więcej pozostają w tych samych miejscach, co były. Ogólnie też mnóstwo jest postacji w okolicy, bo jest zlokalizowanych. Jedną z opcji na zasilanie właśnie jest obiekt pod nasypem, inny to jest w tym miejscu. Jest parę tych koncepcji, opcji, ale o podstawach nie będę mówić. To jest miejsce po prostu, skąd tramwaje ciągną prąd. To musi być. I jedna o jednej postaci trochę powiem więcej, bo ona jest w ciekawy sposób zrealizowana daleko od inwestycji. Bardziej przyszłościowo. Ogólnie, jak widzicie, tutaj są te budynki, to są właśnie podstacje z domem w opcji. No i tak, kolejny przystanek tramwajowy, jak widzicie, jest już daleko dalej. To jest właśnie w tym miejscu, Konwaliowa. Przystanki tramwajowe, obydwa znajdujące się po stronie południowej skrzyżowania. No i co ja mogę powiedzieć? Przystanek tramwajowy autobusowy byłby mniej więcej połączony w jeden sposób. Po trzy wiaty na jeden przystanek tramwajowy. Ścieżka rowerowa przebudowana w bok, aby mogło się to wszystko zmieścić i przejazd tramwajowy w tym miejscu. Ogólnie ingerencja w ulicę Modlińską właściwie żadna, więc tu samochodowe jak teraz mógł być utrzymany.
Co się mocno zmienia, jeżeli chodzi o drogi dojazdowe. Mniej więcej wszystkie drogi dojazdowe aktualnie łączące się ulicę Modlińską z pozostałymi ulicami tutaj na zachód są mocno ograniczone. W sensie tu nie ma żadnego wjazdu. Tylko łącznie przez tutaj tą ulicę można było wjechać. Zresztą zobaczcie, jak to aktualnie wygląda. Aktualnie, żeby dojechać do tych ulic, które tutaj odchodzą w tą stronę, czyli w kierunku zachodnim, trzeba wjechać tędy albo tędy. Natomiast ten wjazd, jak również ten wjazd, zostaną zamknięte i zlikwidowane, bo tu będzie teraz tramwajowa i aby nie było zbędnych kolizji i niebezpiecznych przejazdów, one będą zlikwidowane i wjazd tylko nie będzie przez ulicę Żelańską, bądź przez nową ulicę Familijną, o której w sumie trochę więcej zaraz powiem. No ma, przeklikuję w złą stronę. Lecimy dalej, dochodzimy do kolejnego aspektu tejże inwestycji, czyli oczywiście w tym miejscu koniec pierwszego etapu tejże inwestycji. Pierwszy etap w tym miejscu się kończy i mamy ciekawy, taki tradycyjny już nowy węzeł tramwajowy, czyli tylko właśnie dla tramwaju dwukierunkowych możliwości rozjazdu. I jak to wygląda? No proszę bardzo, tu mamy czerwoną kreskę, więc dokładnie widzimy, gdzie się kończy to etapowanie. Rozjazdy są takie same jak na Winnicy i jakie będą teraz na Gagarina, czy na węźle przy miasteczku Wilanów Przedanickiego, czyli tramwaje mogą zmienić sobie na dowolnie kierunki i tory i następnie wjechać na jeden z trzech torów krańcowych. Tutaj mamy jeden przystanek tramwajowy wyspowy, tu jest jeden boczny i na niej się znajdują oczywiście wiaty i w tym miejscu tramwaje mogłyby kończyć swoją trasę na czas, kiedy byłaby inwestycja dalej budowana. Dalej, czyli ta ciekawsza z P plus R, nową pętlą autobusową, tramwajową i ogólnie innymi bajerami. Więc dosyć ciekawie to się kończy, ale na spokojnie już tramwaje na tym krótkim odcinku mogłyby jeździć, co oczywiście jest już zaletą, bo sama inwestycja tam przy FSO będzie trochę kosztować. Biorąc pod uwagę, że tutaj trzeba wybudować nowy wiadukt z trasy S8, nową pętlę tramwajową, nową pętlę autobusową i tunel, umówmy się, to są dosyć duże koszta. Nie bez powodu powiedziałem, że to będzie kosztować 700 milionów złotych, tak? Więc można byłoby tutaj zakończyć pierwszy etap, jeżeli pieniądze by się skończyły. Jeżeli nie, to oczywiście idziemy dalej. Przystanek tramwajowy w tym miejscu pozostaje jeden, tylko i wyłącznie tutaj. Ten zlokalizowany w kierunku pętli żeleń FSO, czyli ten będzie zlikwidowany. Tak domyślam się, że będzie zlikwidowane, albo po prostu byłoby przylotowe bez użytkowania. Mam nadzieję też, że te zjazdy by zostały, bo w ramach awarii czegoś można byłoby je wykorzystywać, ale dalej zaczyna się je robić ciekawie. O odnodze w kierunku Żelania, PKP Żeleń, powiem za chwilę. Natomiast co jest ważne, to na tym całym skrzyżowaniu ulica Modlińska, Familijna, jak i również tutaj od góry ulica Płochocińska, którą widzimy, całkowicie się zmienia, nie do poznania. To wszystko to jest po prostu nowa bajka. Po pierwsze, całe skrzyżowanie na dole to jest właściwie nowy kształt. Takie rondo nam tutaj powstaje. Przez sam środek przejeżdżają tramwaje z rozjezdami i z tutaj prawoskrętami nawet w kierunku Żelania FSO, znaczy w kierunku PKP Żeleń, jak również w kierunku trasy do Winnicy. To są osobne tory, właśnie dzięki temu rozjazdom tutaj na trzy tory. No i oczywiście wjazdy z pozostałych teraz na spokojnie by tutaj były też zlokalizowane. No i tak, co ważne, ulica Familijna całkowicie się zmienia do poznania. Teraz będzie mieć po jednej jezdni w każdym kierunku. Teraz to jest właściwie jedna jezdnia i tak zlokalizowany wjazd jest na nią, że właściwie się nie da wjechać. Tu się to by zmieniło, bo byłyby po dwa pasy w każdym kierunku na krótkim odcinku. Nowe przejście dla pieszych i przejazdy oczywiście za całym węzłem tramwajowym, mnóstwo nowych dróg rowerowych, jak widzicie. Tak to sobie jest zrealizowane, aby można było na spokojnie to wszystko przejechać w ramach tego skrzyżowania. Przystanki tramwajowe są na wylotach ze skrzyżowań, więc tu mamy w kierunku właśnie PKP, tu mamy w kierunku FSO, a tu mamy w kierunku Winnicy. No i na każdym przystanku, tak jak już widzieliście, pewnie są po trzy wiaty przystankowe. Na autobusowych nie ma tych wiatów pokazanych, to nie dlatego, że raczej te autobusy by się stąd tępiło i by się zmniejszało ich liczbę na rzecz oczywiście tramwaju. No i tak, pomijając ten aspekt, warto zaznaczyć, że głównie i tak ruch z nowej ulicy Płochocińskiej był przewidziany na to, żeby faktycznie samochody wszystkie jechały w kierunku centrum niż w kierunku granicy miasta, bo mamy tylko i wyłącznie, na przykład tu jest tylko prawoskręt, a są dwa lewoskręty, tak samo tu są dwa prawoskręty do wjeżdżania właśnie w ulicę Płochocińską i z innych krańców mniej więcej to podobnie wygląda. Oczywiście wjazdy na wprost to jest zupełnie inna bajka. Co ciekawe, tu jest bardzo wąski gardło według mnie z możliwością, mam nadzieję, w przyszłości rozbudowy jednego pasa, ale to jest oczywiście, mówię, koncepcja na razie, studium i jeszcze oczywiście to nie jest projekt. Natomiast co ważne, wszystko co w tym miejscu widzimy teraz, to jest wersja wariantowa 1, bo też jest wersja wariantowa 2. To tak, po pierwsze mamy nową pętlę tramwajową w tym miejscu.
Pętla tramwajowa, którą tutaj widzimy, proszę bardzo, jest zlokalizowana, jak widzicie tutaj, proszę bardzo. Wjazdy na nią są od tej strony i na pętlę można wjechać z każdego z krańców, czy winnicy, czy z FSO, czy od PKP. Natomiast co ważne, to pętla przewiduje dwa tory dla tramwajów z dwoma przystankami postojowymi i jednym przystankiem wylotowym. Co ważne, również jest przewidziana pętla autobusowa, typ taki sam mniej więcej jak na winnicy, bez przystanków do wsiadania, tylko łącznie jeden duży plac. No i najważniejsze chyba, co trzeba powiedzieć i podkreślić, to jest to, że od razu w ramach tej inwestycji jest budowane P plus R, piętrowe, czyli parking, na którym można zaparkować swój samochód i przysiąść się do komunikacji miejskiej za free, jeżeli mamy kartę miejską lub bilet dobowy lub dłuższy. Więc ogólnie nie jest w sumie aż tak źle. No i tak to mniej więcej wygląda. Wjazdy na pętlę autobusową są od ulicy Puchocińskiej, następnie jest mimo wszystko kiepski wyjazd, bo tutaj nie mamy przez stanowisko tramwajowe, tylko trzeba pojechać do tego skrzyżowania z ulicą Portową i tutaj dopiero zawrócić. A wjazdy na samo P plus R, które będzie znajdować się nad tym całym węzłem, będzie zlokalizowane też od ulicy Portowej, tutaj po wiadukcie by się wjeżdżało. Tak, całe P plus R byłoby na górze, co ciekawe, a wjazdy na poszczególne pięta byłoby za pomocą takiego jednego wielkiego kółka. Co ciekawe, taki korkociący, nie? No i tak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o tę pętlę. Oczywiście mnóstwo nowej zieleni i dosyć dużo budynków do wyburzenia. To mamy te budynki na czerwonych X-ach, to są wszystkie budynki, które muszą być zlikwidowane. Zetknijmy sobie to na OpenStreetMap. Proszę bardzo, ten budynek, tutaj też po części budynki. Wszystko, co jest na tej trasie, musiało być zlikwidowane, ale ogólnie, jak widzicie, tu jest dosyć dużo i tak wolnej przestrzeni, więc nie byłoby aż tak źle. No i teraz to ważne. Ważne jest to, że w przyszłości mniej więcej tutaj ma powstać nowa stacja metra. No oczywiście o takiej samej nazwie. Dzięki czemu w ten sposób można byłoby się wygodnie przesiąść z P plus R, z tramwaju i z autobusu, bo już byłaby gotowa pętla. W skrócie metro dochodzi już do gotowej infrastruktury i po prostu się buduje. Jaka to byłaby linia metra? M4, która ma powstać tam, jak dobrze pamiętam, po 2034 roku tutaj dopiero. Więc później niż tramwaj, dofinansowanie i z Unii by się już skończyło, gwarancja by się skończyła i na spokojnie można by utrudować linię metra. Więc na spokojnie to się połączy w jeden spójny węzeł. No i to mamy koncepcję jedną. Tak by wyglądała ta pętla, ta tramwajowa pętla, ta moja pochodzi. Druga opcja po prostu zmienia koncepcję tej pętli autobusowej, tramwajowej, P plus R i wszystkiego. O ile same skrzyżowanie mniej więcej pozostaje takie same, to tyle wjazdy i wyjazdy z pętli tramwajowej zmieniają się. Po pierwsze, na pętlę teraz się wjeżdża od strony ulicy Portowej. Tutaj są dwa wjazdy tramwajowe. Przejeżdża się w tym miejscu przez, tutaj jest akurat na minus, przez wjazdy na pętlę autobusową i na P plus R i następnie mamy dwa przystanki tramwajowe, postojowe, skąd można wsiąść, wysiąść, przechodząc bardzo wygodnie, tak trzeba przyznać, do pętli autobusowej czy do P plus R. Następnie tramwaje stąd wjeżdżają sobie i mogą oczywiście, tak jak to wcześniej już powiedzieliśmy, w każdym kierunku wjechać. Minus tego rozwiązania jest więcej rozjazdów, bo tutaj po prostu musi być rozjazdy aż na trzy strony. W tamtej koncepcji było tutaj po prostu trochę tego mniej, choć więcej zakrętów. To jest na pewno rozwiązanie dla szybszego wjeżdżania i wyjeżdżania z pętli tramwajowej. To na pewno trzeba przyznać. No i tutaj, jak widzimy, tramwaje by się rozjeżdżały we wszystkich kierunkach, więc tak to by wyglądało. Co ważne, same P plus R według mnie jest mniejsze. Wjazd oczywiście jest od tej samej strony i tak samo autobusy teraz by wjeżdżały, co jest według mnie na minus. Autobusy by się znajdowały pod samym P plus R. Co jest według mnie ciekawym rozwiązaniem i koncepcją, bo po prostu wszystko byłoby zlokalizowane w jednym miejscu. Mniej więcej tak samo jak mamy na przykład na P plus R, jak dobrze pamiętam, metro i Mielin, albo nie, metro Stokłosy, P plus R tam też jest. Na dole jest pętla autobusowa, a na górze jest P plus R po części. No i tak samo, bo tutaj to wyglądało. Na górze był P plus R z wjazdem trochę innym, bo właśnie od drugiej strony, od tej strony. No i na dole też pewnie by jakaś ekspedycja by się znajdowała na wszystkie budynki dla tramwajów i dla autobusów, co jest akurat ważne teraz dla tramwajów warszawskich. No i dobrze, przejdźmy sobie dalej. Dalej inwestycje, no tutaj skrzyżowanie jest takie same, bez przystanków tramwajów w tym miejscu. Chociaż niekoniecznie, bo za chwilę przejdziemy, a przepraszam, przewinimy sobie tu, dobrze. Idziemy dalej z ulicą Portową i tutaj już mniej więcej też są dwa warianty, ale one tu się zmienia głównie układ drogowy. No tak, po pierwsze, w pierwszym wariancie mamy w tym miejscu przystanek tramwajowy i to mniej więcej zawsze tak samo wygląda. Ogólnie też zwróćcie uwagę, że ulica Familijna się mocno rozszerza, w sensie tu się zwęża za ulicą Portową, bo oczywiście jest rozszerzony ruch do P plus R, dalej już jest po jednym pasie. Do ulicy Myśliborskiej, no i mamy tutaj przystanek tramwajowy, jeden w tym miejscu i następnie teraz cała ta tramwajowa skręca wzdłuż ulicy Myśliborskiej w kierunku Starych Świdrów.
oczywiście w kierunku trasy tramwajowej do Winnicy. No i lecimy sobie dalej, wzdłuż ulicy Myśliborskiej, trasa tramwajowa znajdująca się całkowicie po stronie, w tym miejscu, czyli po stronie wschodniej Myśliborskiej, nowy układ drogowy, nowe drogi rowerowe, których tu całkowicie teraz na przykład nie ma, tylko powiem. Po jednej, po drugiej stronie ulicy, tu nie ma na przykład przejazdu przez te skrzyżowania specjalnie nazywane w każdym wariancie. Nowe drogi w tym miejscu dojazdowe, bo właściwie dało wszędzie dojechać. No i oczywiście nowy przystanek kolejny tramwajowy w tym miejscu, mój ulubiony stary. Tej trasy w tym miejscu, który by się nazywał, już patrzymy, Płużnicka. No i czemu ten przystanek według mnie jest moim ulubionym? Po pierwsze ma trzy wiaty, jest naprzeciwko stanowa perony, natomiast najważniejsze jest to, że on całkowicie się odcina od układu drogowego. Co to oznacza? Oznacza to, że nowa trasa, oczywiście z zielonym tetowiskiem, tu by jechała całkowicie niezależnie od tego, czy gdziekolwiek jest ulica. W skrócie po prostu byłoby ładne łąki, lasy, drzewa, wszystko i żadnej drogi w okolicy. Tramwaj by jechał w górz, że tak to powiem. To jest coś, co według mnie bardzo ładnie może wyglądać i komponować na przykład jakichś różnych zdjęć. Ostatnio tutaj była taka sesja zdjęciowa. No i jak widzimy właśnie w tym miejscu, całkiem ciekawe by to wyglądało. Byłby tylko łącznie jeden chodnik, bez drogi rowerowej, to można na minus. Ale ważne jest to, że trasa tramwajowa stąd by odjeżdżała od ulicy Myśliborskiej. Natomiast cała ulica Myśliborska tu by się rozszerzała na dwie jezdnie i dwa pasy w każdym kierunku, jak również tutaj ulica Płużnicka się mocno rozszerza, jak widzicie. Ma też po dwa pasy w każdym kierunku. Natomiast to jest ważne, dalej ulica tu by się mocno rozbudowała, Myśliborska. Byłby bezpośredni wjazd w tej trasę Mostu Północnego. Nie z takimi jakimiś małymi węzłami, przejazdami i tak dalej. To by się całkowicie zmieniło. Teraz byłby po prostu tutaj jeden duży wjazd, nawet z trzema pasami z odpisany. Całkowita zmiana w stosunku do tego, co tutaj się teraz znajduje, ale w sumie dobrze, bo ta przebudowa i ta inwestycja nowa drogowa tutaj jest potrzebna. Tu jest dosyć duży ruch, a niedługo może być jeszcze większy, jak tramwaj powstanie, to by się po prostu przydało to wszystko rozładować w ramach jednej inwestycji. No i tutaj oczywiście dalej teraz tramwajowa łączy się z pozostałą częścią. Czyli mamy wjazd do pozostałych ulic. Sama ulica tutaj musiałaby być przebudowana, przesunięta. Same wiadukty trasy Mostu Północnego były tak wybudowane, jak widzimy tutaj z tym ścięciem, aby można było ustawić właśnie tą trasę i nie bez powodu ten zakręt trasy tramwajowej w kierunku Winnicy był zrobiony na tak ostrym łuku, aby właśnie dało się zrobić tutaj rozjazdy w kierunku trasy wzdłuż Modlińskiej. No i mamy wjazdy z jednej i z drugiej strony na spokojnie. Tu są przystanki Stada Świdny, po prostu tramwaj jest kręcony albo w prawo w kierunku FSO, albo tutaj jadą w kierunku Winnicy. Sama droga rowerowa i przejście dla pieszych, które tutaj jest, pozostałoby, czego bym się tutaj mimo wszystko nie spodziewał, ale jest to ważne miejsce. No i tak wygląda w jednym wariancie. W drugim wariancie tu się dużo mocno nie zmienia, z tym, że sama ulica Myśliborska na dalszym odcinku ma po prostu osobne jezdnie. W tamtej wersji ma jezdnie połączone, a układ drogowy mniej więcej jest taki sam. Po prostu tutaj byłby pas dzielący pomiędzy obydwoma jezdniami. To jest chyba najważniejsza zmiana, jaka się tutaj zmieniła. Jak coś jeszcze więcej, to poprawcie mi w komentarzach. Ale z tego, co widziałem, to głównie jest taka zmiana, jeżeli chodzi o koncepcję. Tutaj w ramach jeszcze ciekawostki wam powiem, jak mniej więcej w przyszłości mogą wyglądać Stare Świdry. Trasa tramwajowa, tutaj jest pętla tramwajowa nowa, P+R. Dalej tutaj się ciągnie wzdłuż Myśliborskiej i dalej biegnie oczywiście w kierunku Winnicy, bądź tu jest trasa Mostu Północnego. A tu, jak widzimy, zupełnie mnóstwo źleni, co widać. Nowe tereny, park nad Wisłą. Pięknie był, naprawdę pięknie. To ogólnie, jakby ktoś z was nie wiedział, to są tereny po dawnej fabryce domów. No i tereny właściwie leżą odłogiem, tu się nic nie dzieje. Przyszłościowe plany, nowe osiedla, nowe tereny zielone, nowe ulice, co widzimy, park centralny, plac fabryczny, podtrzymanie, przedszkole, przychodnia, szkoła podstawowa, górny taras. No, park nad Wisłą to chyba jest tak mimo wszystko mój ulubiony element. No i najważniejsze, wzdłuż tego wszystkiego byłaby nowa trasa tramwajowa, więc na spokojnie dobry transport by tutaj był. Oczywiście autobusy jeżdżące tutaj, co widzimy, nowe ronda, mnóstwo nowych rondek, autobusy jeżdżące środkiem. Zachowana wiata pewnie z... tu nawet wiem, która wiata. Ona bardzo ładnie wygląda. Jakby ją wyremontowali, to faktycznie by to był ciekawy element. No i tu takie ciekawe tereny, więc jak widzicie, ten tramwaj przyszłościowy, jak tereny wzdłuż Starych Świdów by były właśnie w ten sposób zagospodarowane, na pewno ładnie by to wszystko wyglądało i łączyło się w nową całość. Przy okazji, zupełnie nowa trasa linii autobusowej 211 tutaj by mogła być i co ważne, tramwaj nie tylko łącznie tędy by jechał, ale również tu jest przystanek tramwajowy.
i w tym miejscu Stare Świdy, więc na pewno by to ciekawie się połączyło w ramach jednego wspólnego, zupełnie nowego osiedla mieszkaniowego, który, naprawdę muszę przyznać, ładnie wygląda. Przy okazji tu w przyszłości mogłaby powstać jeszcze nowa stacja metra, więc już w ogóle byłyby tereny piękne. Dobrze, przejdźmy sobie do trasy tramwajowej do PKP Żereń, bo w sumie to też jest ważny aspekt. Trasa tramwajowa do PKP Żereń też jest ciekawą trasą, no i to czekajcie sobie, znajdźmy to, a przypadzą. Też są dwie oczywiście opcje i warianty. To tak, mamy tutaj tą jedną opcję, no i dalej tramwaj skręca i jedzie właśnie ulicą niefamilijną tutaj oczywiście, bo familijnie tutaj się kończy, tylko ulicą Płochocińską, no i tu się zaczyna całkiem nowa koncepcja i nowa wersja tejże trasy tramwajowej, bo zaczynają się wspólne przystanki tramwajowe autobusowe. A kto by się spodziewał? No właśnie, ja bym się na przykład tego zupełnie nie spodziewał, a taka koncepcja tutaj jest. Po pierwsze, ulica Płochocińska w końcu byłaby rozbudowana tutaj, nie zwężałaby się do jednego pasa tak szybko, tylko kawałek dalej, co według mnie jest kuriozum, bo tutaj powinny być po dwa pasy w każdym kierunku, bo ulica Płochocińska już teraz jest mocno zakorkowana przez to, że to jest po prostu wąskie gardło, no ale niestety tak to jest zaplanowane. Natomiast co ważne, pomimo tego, że tutaj będzie po jednym pasie, to autobusy nie będą będą jeździć. Autobusy tutaj, możemy to zobaczyć, będą wjeżdżać na to lotowisko tramwajowe. W skrócie, będzie trasa wspólna dla autobusów i tramwajów w jednym miejscu, tak samo jak na moście Śląsku-Dąbrowskim, czy na nowej trasie tramwajowej do Wilanowa, która teraz powstaje. No i tramwaje tutaj i autobusy byłyby jechały tą samą trasą, wspólnym przystankiem jednym w tym miejscu. Przystanek to jest właśnie ten Wartka, który by się tutaj znajdował. To był przystanek wspólny z wejściami od jednej i od drugiej strony, co jest ważne. No i dalej oczywiście sama przystanek ogólnie byłby przesunięty w innym miejscu, bo teraz przystanek jest tutaj autobusowe, a teraz by się znajdował tylko i wyłącznie w tym miejscu. No i dalej trasa tramwajowa by się jechała prosto. Autobusy by tutaj za samym tym skrzyżowaniem zjeżdżały. Zielone lotowisko by tu się pojawiło i byłyby dwie opcje. Mamy dwie opcje na końcowy terminal przy Żeleniu FSO. I z góry na początku myślałem, że jedna opcja całkowicie blokuje możliwość rozbudowy w przyszłości do Annopolu, ale jednak niekoniecznie tak to wygląda. No i tak, po pierwsze i najważniejsze. Jakakolwiek inwestycja by nie powstała w kierunku Żelania, jest niezbędna ingerencja w infrastrukturę kolejową. Czemu? No, tu mamy wiadukt kolejowy dla pociągów towarowych i on jest teraz tak zlokalizowany, jak sobie zobaczymy, że on się kończy zaraz za ulicą i jezdnią. Przez co nie można nie poszerzyć jezdni, ani wybudować trasy tramwajowej. Więc te wiadukty trzeba byłoby rozszerzyć i dotąd dobudować nowe. To jest pierwszy aspekt, który trzeba było całkowicie w tym miejscu przebudować. No to oczywiście też zwiększa koszty, no i problemy, jeżeli chodzi o dogadanie się z PKP. To jest pierwszy element. Drugi element to jest to, którędy tramwaj by jechał i kończył swoją trasę. Przystanki autobusowe mniej więcej pozostają w tych samych miejscach, czyli są podwójne PKP Żereń. Jest jeden tutaj PKP Żereń, tu jest drugi PKP Żereń. Nie do końca cały czas wiem, czemu są podwójne, ale już tak jest, to tak nie będzie. No i znaczy wiadomo, tam w zależności od tego, gdzie autobus podjedzie. Natomiast idąc dalej, trasa tramwajowa w pierwszej koncepcji skręca na północ z rozjazdami w tym miejscu jak na winnicy i mamy terminal krańcowy w tej fazie. No i tu też bardzo mamy, tu jest ogólnie też co ważne, zresztą za chwilę zobaczycie na wizualizacjach, tramwaje tutaj jakby wjeżdżały, to by wjeżdżały pomiędzy właściwie zamknięty obrys, to znaczy wszędzie byłyby ścianki i nie dałoby się stąd wydostać. To znaczy, że stąd nie byłoby wejść bezpośrednio na perony. Trzeba byłoby od tych przystanków tramwajowych wyjść, przejść tędy i wejść tutaj schodami. Szkoda bardzo, że nie powstałoby nowe przejście podziemne do przystanku kolejowego w tym miejscu, chyba że w przyszłości by to powstało w ramach przebudowy tej całej stacji, tego stałego przystanku kolejowego PKP Żeleń. No, to by była oczywiście dobra i pozytywna zmiana, natomiast na razie nie mamy żadnej informacji, czemu by to nie było połączone. No, tak to niestety po prostu by wyglądało. Natomiast byłyby trzy tory, więc na spokojnie albo dwie, albo nawet trzy linie tramwajowe by tutaj mogły kończyć swoją trasę. No i tak to by wyglądało. Następnie wyjazd oczywiście w tą samą stronę. Co ważne, dotąd też byłaby dobudowana zarówno druga jezdnia ulicy Płochocińskiej, jak i również ścieżki dobrowe na całej trasie. No i dalej te ścieżki by się kończyły tutaj zaraz za wjazdem z wiaduktem ulicy Marywińskiej, to po prostu by się to wszystko zwężało i dalej trasa by wyglądała jak wcześniej. Natomiast co ważne i o czym chciałem powiedzieć, to jest to, że tutaj mamy podstację. Czemu podstacja w tym miejscu się znajduje, a nie gdzieś bliżej trasy? A, no już tłumaczę. Podstacja się znajduje tutaj, ponieważ mamy tutaj jakieś ładne napisane. Opcjonalne zasilenie przedłużenia do ulicy Annopol. Co to oznacza? Oznacza to, że w przyszłości tramwaj stąd, kończąc swój terminal w tym miejscu, mógłby pojechać
tu, gdzie mamy aktualnie pętlę tramwajową Żydań Wschodni. No chwilowo nieczynna, bo tam jest zamknięta przez budowę tramwaju zajezdnia Annapol. Natomiast pomijając ten aspekt, tramwaj w przyszłości z Annapolem ma pojechać prosto i w jaki sposób połączyć się z trasą tramwajową do PKP Żereń. W jaki sposób? Są dwie wersje. Pierwsza, o której właśnie teraz widzieliśmy, to jest to, że tramwaj wyjeżdża tutaj, by właśnie wjeżdżał na ten terminal krańcowy. Następnie w przyszłości, dalekiej przyszłości, tramwaj by stąd jechał dalej prosto i wjeżdżał w ulicę Kupiecką, najprawdopodobniej jadąc prosto i później jadąc obok Marywickiej, najprawdopodobniej to z jakimś przystankiem przy Marywickiej, wyjeżdżając stąd nowymi wiaduktami nad kanałem Żdańskim do Annapolu i jadąc prosto do trasy tramwajowej. To jest jedna z wersji. Druga wersja wiąże się oczywiście z drugim wariantem. I zetknijmy sobie na drugi wariant tejże trasy tramwajowej. Tu się dużo nie zmienia, ogólnie w całej trasie, z tym, że tramwaje by nie skręcały na północ, tylko by po prostu pod wiaduktami pociągów kolejowych, towarowych, miałyby swój terminal krańcowy. Taki sam dokładnie jak wcześniej, z tym, że znajdujący się po prostu pod nowymi wiaduktami. Wiadukty też po prostu by inaczej miały konstrukcję, bo tutaj mieliśmy wiadukty z przęsłem w tym miejscu łączenie, natomiast tu byłby wiadukt bez przęsła na środku, po prostu by to była jedna duża konstrukcja, tak samo jak tutaj. No to jest jedna z tych zmian. No i w tym miejscu widzimy, że byłby przejazd rowerowy, przejść dla pieszych z jednej i z drugiej strony na przystanki tramwajowe i trzy tory odstawcze dla tramwajów, czyli trzy linie na spokojnie nawet tutaj mogłyby wjechać, jeżeli taka byłaby po prostu potrzeba i koncepcja. No i dalej ta strona tramwajowa by pojechała w tej wersji prosto. Prosto, oczywiście na razie nie wiem dokładnie jak. Najprawdopodobniej tutaj by się jakoś może przycisnął od tej strony. Dalej prosto wzdłuż Pochocińskiej, wjeżdżając na wiadukty i zjeżdżając na Annapol. Natomiast niewykluczone jest, że te koncepcje się jeszcze będą zmienić. Nie bez powodu ZDM mówi, że w przyszłości może być wykorzystany ten oto i przejazd pod ulicą Marywilską. Wiadukt został na nowo wybudowany nad już nieczynną linią kolejową, w tym miejscu właściwie bocznicą w kierunku Annapola. Może w przyszłości tramwaj tędy po prostu przejedzie, jadąc tędy i dalej zakręcając w kierunku ulicy Annapol, jadąc takim dosyć dużym okręgiem, ale wiadukt by został wykorzystany w tym miejscu, a tu dosyć dużo nowych terenów mieszkaniowych może się po prostu rozwijać w najbliższym czasie. Więc koncepcji i możliwości rozwoju jest oczywiście co niemiara. Zetknijmy sobie teraz na sam koniec, czekajcie, to jest wszystko, tak, to jest wszystko, na wizualizację, co mamy na samym końcu. Widzicie, to jest ogólnie mnóstwo projektów i wysokościowo i tak dalej, to jest tramwaje, tu mamy, no, tutaj są też kolejne elementy. O, mamy właśnie ten wiadukt kolejowy, który by musiał powstać i trzy tramwaje, które się by znajdowały. Kierunek Centrum, kierunek Żereń, Przekrój, kierunek Warszawa-Praga, Legionowo, czyli tak by wyglądał mniej więcej ten wiadukt. Ciekawostka. Czyli zupełnie inaczej niż te, które są teraz tutaj. No dobra, o, proszę bardzo, mamy peron 2, peron 1, tramwajowy, kierunek Żereń, kierunek Centrum Warszawy. No i proszę bardzo. Takie są tu koncepcje, rzut z góry. A dobrze, przejdźmy sobie. Przejdźmy sobie do tego, co chciałem wam powiedzieć, czyli do wizualizacji na sam koniec. Wizualizacje też oczywiście są podzielone na etapy, fragmenty i tak dalej. No ale co najbardziej chciałbym pokazać to tak. To jest wersja pochocińska z pętlą tramwajową wyjeżdżającą bezpośrednio z tą większą ilością rozjazdów, którą wam pokazywałem przed chwilą. Czyli mamy to zdjęcie, tą wizualizację i to jest oczywiście odpowiednik tej pętli tramwajowej. Czyli mamy tutaj wyjazdy z pętli tramwajowej w kierunku tu, w kierunku centrum, w kierunku FSO, czy w kierunku PKP Żereń i w kierunku Winnicy i mamy te przystanki tramwajowe, które tutaj by się znajdowały, jak widzicie. Właśnie te trzy tory i prawoskręt w kierunku pętli PKP Żereń i w kierunku Winnicy. Widok z drugiej strony. No i oczywiście druga koncepcja z pętlą tutaj zawracającą od tej strony. Również by tak to wyglądało, to jest widok od Pochocińskiej od drugiej strony. Mamy też oczywiście zakręty przy Myśliborskiej, mamy też wersję i tu jest ten mój ulubiony przystanek tramwajowy, który by się znajdowało po środku terenów zielonych. Jak widzimy, tu dosyć dużo nowych krzaczków by się pojawiło w okolicy. Ciekawe. Dużo autobusów, tutaj nie wiem skąd ten autobus się do końca wziął. To jest oczywiście trasa Mostu Północnego, tramwaj przejeżdżający tędy. Tu mamy tramwaj, to o czym wam mówiłem, czyli w tej pierwszej wersji, jeżeli chodzi o Żereń, FSO, czekajcie, znaczy o PKP Żereń. No i tu mamy w tej wersji, kiedy tramwaj by wjechał tutaj, na ten przystanek w kierunku północnym, z tym terminalem równolegle do peronów PKP. Tu jest peron PKP,
to by był tramwaj i jak widzicie on byłby w wykopie z tymi ściankami dzielącymi. Wiatry i tak by były zielone, co ciekawe. Ja to po prostu zrobił, że to by się zachodziło jakoś od góry. Wiatry są, przystanki dwa tramwajowe są, jeden, drugi. Tu jest przestrzeń do przyszłościowa, oczywiście latarnie. No i według mnie tu byłoby idealne przejście podziemne bezpośrednio na przystanek kolejowy tej strony, którego tutaj bardzo brakuje. No ale nie ma pokazanego, więc nie mamy. No i tu jest oczywiście skrzyżowanie od drugiej strony, które by się znajdowało również nowe. No i druga wersja, czyli przystanki tramwajowe pod wiaduktami kolejowymi. O, tu jest, są wiadukty kolejowe dla pociągów towarowych, a na dole przystanki tramwajowe. Więc takie są koncepcje. Tu jest pętla FSO, tu jest nowa trasa pętli tramwajowej FSO i nowy zjazd z trasy S8. Tego co wam mówiłem, że tramwaj musiałby budować całkowicie nowy wiadukt od tej strony. Mamy budynki, które pozostają, czyli i ekspedycja autobusowa, i ekspedycja tramwajowa, i nowa pętla autobusowa, która zupełnie inaczej wygląda niż teraz. Tak jak mówiłem, tu byłyby drzewa nowe. O, i właśnie to widzimy od tej strony. Również zielone torowisko, ścieżka rowerowa, która przechodzi mniej więcej w ten sam sposób, ale brak możliwości wjazdu na pętlę autobusową od ulicy Modlińskiej. No i tak to mniej więcej wygląda i prezentuje się wszystko. Trochę zająłem wam czasu na pewno. Ta cała analiza, o, widzę, że trwa już 40 minut na moim zegarku, więc zająłem wam trochę popołudnia, właściwie w poranku, bo wy ten film zobaczycie rano we wtorek. No w poniedziałek dostaliśmy koncepcję i jak najszybciej na niej usiadłem, przeanalizowałem to wszystko, jest dla mnie teraz 23, więc chwilę mi to zajęło. No i co ja mogę powiedzieć? Jesteście na pewno ciekawi jakichś terminów i tego, co teraz będzie analizowane, więc w sumie przejdźmy do tego aspektu. Proszę bardzo, mamy na sam koniec informację o transporcie publicznym. Jest tu tak ładnie napisane, że po prostu nie będę tego zmieniać. Kolejnym krokiem ma być przygotowanie dokumentacji uwzględniającej przebudowę podziemnej instalacji infrastruktury drogowej. Następnie przewidziano pozyskiwanie decyzji środowiskowej i pozwoleń. Przetarg na projekt planowany jest na przełom 2024-2025, czyli jeszcze nie w tym roku. Następnie po uzyskaniu dokumentacji projektowej będzie możliwa budowa, oczywiście po uzyskaniu wcześniej wszystkich pozwoleń. Obecnie tramwaje warszawskie zakładają, że nastąpi to w latach 2029-2032. Budowa 2029-2032. Co wynika z możliwości finansowych spółki w związku z liczymi innymi inwestycjami zaplanowanymi aktualnie. Spółka oznacza, że terminy mogą się zmienić, jeśli uda się pozyskać dodatkowe dofinansowania unijne. W skrócie, inwestycja miała się zakończyć do 2029 roku. Teraz inwestycja się opóźnia i będzie od 2029 roku budowana do 2032 roku. To i tak nie jest aż tak dużo. 3 lata na 3 etapy sfazowania. Mamy pierwszy etap, czekajcie. Pierwszy etap, który by powstał, czyli bezpośrednio odrzucania FSO do ulicy Pochocińskiej i przystanków tramwajowych bez samej pętli tej dużej tramwajowej i P+R. Kolejny odcinek to jest właśnie od Pochocińskiej z całą pętlą tramwajową do trasy tramwajowej na Winnicę z wszystkimi rozjazdami, ale nie mamy jeszcze opcji i informacji, czy rozjazdy tutaj na węźle Pochocińska by powstały teraz wszystkie, we wszystkich kierunkach. Nie wiemy tego, bo nie mamy jeszcze projektów i dokładnych informacji co do samej budowy, więc to jest jeszcze przyszłość. No i oczywiście trzeci etap, budowa trasy tramwajowej do Warszawa-Żydania. Jeżeli te wszystkie trzy etapy byłyby nawet realizowane po kolei, że jeden rok jeden etap, jeden rok kolejny etap i jeden rok kolejny etap, co było do zrealizowania, nawet z aktualnymi finansami, jakie są zaplanowane na to, czyli 700 milionów złotych, to całkowicie ta inwestycja jest do zrealizowania. Podstawowa trasa to jest 4 km nowej trasy i do tego dochodzi 1-kilometrowy odcinek do ulicy Pochocińskiej. Także całkiem ciekawie to wygląda. Co ciekawe też, jak widzicie, pierwotna trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Modlińskiej do trasy Mostu Północnego, tędy jechała, została całkowicie odrzucona. Więc, no co ja mogę powiedzieć, no, inwestycja opóźniona, ale dalej prace przy niej trwają. Jeżeli się znajdą dodatkowe środki finansowe, to inwestycja przyspieszy, ale na razie, jak wiemy, z tym są problemy. Spółka aktualnie i tak ma problemy przy różnych inwestycjach. Tam będzie zieloną białękę i jest opóźniona cały czas przez brak dodatkowego finansowania z Unii Europejskiej i czy z innych środków zewnętrznych, tak samo jak i również inne inwestycje. Może jakieś nagle środki by się teraz znalazły na te inwestycje, bardzo by się przydały, bo wszystkie nowe trasy tramwajowe poprawiają możliwość dojazdu do centrum Warszawy i komunikacji pomiędzy dzielnicami dla pasażerów, którzy nie chcą korzystać z aut, a sam jestem jedną z tych osób. Nie lubię jeździć samochodem, jeżdżę jak nie mam innej opcji, bo po prostu nie wszędzie mimo wszystko dojadę komunikacją miejską. Natomiast jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie dowiedzieć więcej informacji o budowie tramwaju, kierunek Białęka
Czy to wzdłuż ulicy Modlińskiej, czy to kierunek Zielona Białańka, czy to inne inwestycje tramwajowe jak Nogocław, w całej Warszawie, nie mówiąc oczywiście tramwaju do Bielanowa, na Kasprzeka, Zalezny Janopol, czy tramwaju pod Warszawą Zachodnią, to wszystko informuję Was o tym wszystkim na moim kanale. Zachęcam Was do dotknięcia do pierwszego filmu o tramwaju kierunek Modlińska, gdzie dokładnie Wam pokazałem na ujęciach z drona tą całą inwestycję. Teraz tylko zrobiłem parę przebitek, jak co i jak wygląda, ale nie chciałem też tego Wam dokładnie pokazywać, bo wszystko tutaj na żywo opowiadałem, ale parę przebitek postarałem się tutaj Wam wrzucić, żebyście mogli po prostu zaobserwować, co, gdzie i jak się będzie znajdować. Na razie w większości tych terenów nic się nie znajduje, parę budynków musiało być zlikwidowanych i oczywiście ingerencja w infrastrukturę kolejową, co jest dużym problemem, ale pomijając to, to jest zupełnie nowa trasa tramwajowa, o której jeszcze kilka lat temu byśmy nawet nie pomyśleli, że będzie budowana. Oczywiście zawsze się mówiło, że będzie to tramwaj z ulicy Modlińskiej, ale nigdy on nie był aż tak blisko w realizacji jak teraz. A faktycznie prace teraz mocno ruszyły z buta. Miejmy nadzieję, że faktycznie ta inwestycja zostanie ukończona do tego 35 roku. Wiadomo, że cały czas to się wszystko opóźnia. Pozdrawiam stronę oczywiście tramwaj wzdłuż Modlińskiej, gdzie macie też na żywo informacje o tych wszystkich inwestycjach i a propos Modlina, niedługo będziecie mieli film o trasie S7, Czosnów, Modlin i trochę więcej. Niedługo na kanale. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych filmach na kanale Avizonosz. Cześć!